No, cześć Piotrek. Cześć. Co tam mi polecasz dzisiaj? Co do zjedzenia? A widzisz, mam taką poranną porę. Polecam ci bardzo serdecznie płatki. A dawaj no. Nic nie stacę. Trzymaj. Dzięki. Tam do ciebie. A, proszę, to od ciebie? To jest dobrze, no leci. Staremy. Chciałoby się robić śniadanie? No, nie no. Nie chcę mi się robić. Wstaję późno. Smacznego. Dzięki, dzięki. Ratunku! Jak mogłeś dać mleko do płatek, a nie płatki do mleka? Czemu to zrobisz? Czemu? Tak mnie nauczono. Nie będę się z tobą kolegował. Dlaczego? Idę sobie. Chciałem cię przeprosić za wczoraj. Nie chcę twojej przeprosić. Ale jak to? Dlaczego? Paula, przesiada się, nie będę o tym wiedziała. Ale co się wydarzyło? Co? Pokłóciliśmy się o płatki i mleko, naprawdę. O płatki i mleko? Nie no, Piotrek się nie zna, naprawdę. Nie, nie, nie. Proszę księdza. Trzeba ich pogodzić. Trzeba ich pogodzić. O płatki i mleko się pokłócić. Kto się pokłócił o płatki i mleko? Piotrek z Szymonem. Chłopaki, takie głupoty. To nie jest głupota, to jest... Proszę księdza, no... Płatki się daje do mleka, a nie mleko do płatek. Okej? Okay? A Piotrek uważa inaczej. Z tego powodu chcecie zatracić waszą relację, waszą przyjaźń? Chciałem go przepuścić. Chłopaki, pokłóćcie się, naprawdę nie warto. Szkoda tracić czasu na niepotrzebne kłótnie. No w sumie racja. Czy teraz możemy się pogodzić? No. Bardzo dobrze. Kochane dzieci, niejednokrotnie każdy z nas może popełniać różne głupstwa w swoim życiu. Te głupstwa często nazywamy grzechami. Ktoś z nas może nie posłuchać naszych rodziców, nie chcieć posprzątać pokoju, wyrzucić śmieci. Może powiedzieć jakieś brzydkie słowo do swojej siostry czy brata. Może nawet czasami go pobić. Chciejmy właśnie nie robić takich rzeczy i podczas mszy świętej jest taka okazja, kiedy możemy przeprosić nie tylko Pana Boga, ale także tych naszych bliskich, którym wyrządziliśmy jakąś krzywdę. Mówimy tutaj o obrzędzie aktu pokuty, czyli jest to moment, kiedy chcemy szczególnie żałować za swoje grzechy. Za chwilę opowiem Wam, na czym to polega. Kochane dzieci, w pewnym momencie podczas mszy świętej następuje obrzęd tak zwanej spowiedzi powszechnej. Jest to pozostałość po dawnej praktyce Kościoła. Na początku historii Kościoła bowiem ludzie spowiadali się publicznie. Człowiek taki wychodził na środek Kościoła przed całą wspólnotą wiernych i publicznie na głos wyznawał swoje grzechy. Właśnie ta modlitwa, spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i wam, bracia i siostry, jest taką pozostałością po tej dawnej praktyce pokutnej, czyli po tym publicznym wyznaniu grzechów. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłam myślą o uczynki mi zaniedbane. Moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina. Przedokładam na Świętą Marię, zawsze Dziewicę, wszystkich aniołów i świętych i was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego. Kiedy odmawiamy formułę spowiedzi powszechnej, bijemy się w pierś, chcąc pokazać nasz żal, smutek z powodu popełnionych grzechów, którymi obraziliśmy Pana Boga, a także drugiego człowieka. Spowiedź powszechna, którą odmawiamy podczas mszy świętej, gładzi grzechy lekkie, ale co wtedy, kiedy nasze serce pobrudzone będzie przez jakiś grzech ciężki? Wtedy warto udać się do spowiedzi. Kochane dzieci, ale ktoś z was może zapytać, dlaczego mam chodzić do spowiedzi, spowiadać się księdzu? Nie mogę wyspowiadać się bezpośrednio Panu Bogu. Posłuchajcie, Pan Jezus powiedział do swoich apostołów takie słowa. Komu odpuścicie grzechy, będą mu odpuszczone, a komu zatrzymacie, będą zatrzymane. Pan Jezus zatem zlecił sprawowanie sakramentu pokuty apostołom i ich następcom, a więc biskupom i księżom. Sam zatem chciał, aby ten sakrament
był sprawowany w kościele. Zresztą idąc do spowiedzi, nie przychodzimy do księdza. Ksiądz jest tam tylko narzędziem, bowiem to Pan Bóg odpuszcza grzech. Być może ktoś z nas może wstydzić się wyznać swój grzech księdzu, ale warto taki wstyd pokonać. Dlaczego? Każdego z nas, każdego księdza obowiązuje bezwzględna tajemnica spowiedzi. Przykładem zachowania takiej tajemnicy może być święty Jan Nepomucen. Właśnie teraz stoję przy kaplicy w naszym sanktuarium, kaplicy, która poświęcona jest właśnie temu świętemu. Był on spowiednikiem królewskim i król Czech, Wacław, bardzo chciał dowiedzieć się, jakie grzechy ma jego żona. Postanowił spytać się o to Jana Nepomucena, który był jej spowiednikiem, ale ten za wszelką cenę nie chciał wyznać grzechów królowej, która się u niego spowiadała. Król Wacław mówił, że będzie torturował Jana Nepomucena, że nawet będzie groził mu śmiercią. Jan Nepomucen nie zdradził tajemnicy. Ostatecznie został wrzucony do rzeki Wełtawy, zrzucony z mostu i zginął śmiercią męczeńską, ale ostatecznie nie wyjawił tajemnicy spowiedzi. Dlatego, kochane dzieci, pamiętajcie, każdego z nas, każdego księży obowiązuje bezwzględna tajemnica spowiedzi, nawet gdybyśmy mieli oddać za nią nasze własne życie. Ale teraz może pojawić się kolejne pytanie. Jak mam się spowiadać? Już wam mówię. Żeby dobrze się spowiadać, trzeba spełnić pewne 5 warunków, zwanych 5 warunkami dobrej spowiedzi. Pierwszym warunkiem jest rachunek sumienia, czyli przypomnienie sobie swoich grzechów, tego, w czym zawiniliśmy względem Pana Boga i naszych bliźnich. Jeżeli ktoś kogoś bardzo kocha, to wie, co zrobił złego. Na przykład, kiedy kocham swoją mamę, to mam takie wyrzuty sumienia, kiedy ją obraziłem i chcę ją jak najszybciej przeprosić. Rachunek sumienia ma nam przypomnieć te nasze słabości czy nasze grzechy. Drugim warunkiem dobrej spowiedzi jest żal za grzechy, czyli to, że żałuję tego swojego postępowania. Jeżeli ktoś na przykład przyjdzie do mnie i powie: proszę księdza, pobiłem mojego kolegę, ale w ogóle tego nie żałuję, należało mu się, wówczas taka spowiedź jest nieważna. Istotne jest to, aby wzbudzić szczery żal w swoim sercu, przeprosić Pana Boga za te grzechy. Trzecim warunkiem dobrej spowiedzi jest szczera spowiedź. Jak ją przeprowadzić? Po pierwsze, trzeba przyjść do konfesjonału. Konfesjonał to jest taki mebel, taka budka, byśmy powiedzieli, którą często widzimy w kościele. Z czego ten mebel się składa? W środku znajduje się takie krzesło, przy którym siedzi ksiądz. Jest tam także zasłona, która zasłania księdza, oraz klęcznik. Przy tym klęczniku spowiada się osoba, która chce właśnie skorzystać z sakramentu pokuty. Konfesjonał zapewnia dyskrecję, bowiem nie widać w nim, jeżeli ktoś z nas ma łzy z powodu popełnionych grzechów, czy zaczerwieni się na buzi, jeżeli bardzo się tych grzechów wstydzi. Mamy różne rodzaje konfesjonałów. Może być to taki konfesjonał, jak ten tutaj za mną, do którego wchodzi się właśnie przez takie drzwiczki, żeby wyznać swoje grzechy księdzu, który odpuszcza je, będąc takim narzędziem Pana Boga, ale mogą być też zupełnie inne konfesjonały, na przykład takie przypominające bardziej klęcznik, gdzie prosto twarzą w twarz rozmawia się z księdzem i wyznaje się swoje grzechy. Konfesjonały, które znamy, które widzimy w kościele, pojawiły się stosunkowo niedawno, bowiem w XVI wieku. Sobór Trydencki rozpowszechnił właśnie tego typu meble, tego typu konfesjonały w naszych kościołach. Wcześniej spowiadano się poprzez tak zwaną spowiedź uszną, czyli wyznawano grzechy na ucho księdza, najczęściej stojąc przy ołtarzu albo przy ambonce. No dobrze, już wiemy, jak wygląda konfesjonał, ale co z tą szczerą spowiedzią? Po pierwsze, przychodząc do konfesjonału, klękając w nim, w środku, mówimy słowa: niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Następnie czynimy znak krzyża, czyli w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Potem należy się przedstawić, ale nie tak, że ktoś z nas powie: nazywam się Jan Kowalski i mieszkam na tej i na tej ulicy. Nie. Wystarczy powiedzieć: jestem chłopcem, jestem dziewczynką,
Jestem mężczyzną, jestem kobietą, jestem studentem. Mam tyle i tyle lat. Ostatni raz u spowiedzi świętej byłem na przykład miesiąc temu. To przedstawienie się ma pomóc księdzu, by zadać odpowiednią pokutę, a także by w odpowiedni sposób pouczyć człowieka, który przychodzi do spowiedzi. Następnie należy wyznać swoje grzechy i najlepiej podać także ich częstotliwość. Popatrzcie, jest przecież pewna różnica, jeżeli ktoś powie, że księdza biłem swojego brata, bo ktoś mógł bić swojego brata jeden raz, a mógł przecież bić swojego brata przez cały miesiąc, codziennie, co byłoby już lekkim znęcaniem się. Po wysłuchaniu spowiedzi ksiądz wygłasza słowa pouczenia, mówi pewną naukę, jak należy postępować, co należy zmienić w swoim postępowaniu, żeby być lepszym, świętym człowiekiem. Później zadaje pokutę i udziela rozgrzeszenia. No właśnie, pokuta. Powiem wam jako ciekawostkę, że dzisiejsze pokuty bardzo różnią się od tych, które stosowane były wiele, wiele lat temu w Kościele. Dzisiaj najczęściej za pokutę zadaje się odmówienie jakiejś modlitwy albo wykonanie jakiegoś dobrego uczynku. Dawniej pokuty były o wiele bardziej surowe. Ktoś na przykład musiał udać się pieszo na pielgrzymkę do Rzymu czy do Ziemi Świętej, albo przez wiele lat pościć o chlebie i wodzie, modląc się na różańcu. Kochane dzieci, ale może tyle o pokucie. Przejdźmy do czwartego warunku dobrej spowiedzi. Czwartym warunkiem dobrej spowiedzi jest mocne postanowienie poprawy, czyli to, że chcę się zmienić, chcę się polepszyć, poprawić. Chcę na przykład posłuchać mojej mamy, już jej nie dokuczać, być jej posłuszny. Jeżeli ktoś na przykład powie, proszę księdza, dokuczam moim kolegom w szkole i nie chcę się poprawić, bo bardzo to lubię, to tak naprawdę taka spowiedź jest też nieważna, bo brakuje tego postanowienia poprawy. Ważne jest to, żeby mieć w swoim serduszku właśnie takie postanowienie, że chcę się zmienić na lepsze. I ostatnim, piątym warunkiem spowiedzi jest zadośćuczynienie Panu Bogu i bliźniemu, czyli staram się właśnie odpokutować za swoje grzechy. Jeżeli na przykład obraziłem mamę, nie słuchałem jej, to warto wtedy pójść do mamy i ją przeprosić, mocno ją przytulić i powiedzieć, jak bardzo ją kochamy. Czyli staramy się zmienić swoje postępowanie. Jakie są skutki sakramentu pokuty? Po pierwsze, spowiedź oczyszcza. Tak jak dla naszego ciała bardzo ważna jest regularna kąpiel, tak bardzo ważne jest dla naszej duszy regularne jej oczyszczanie. Dlatego warto jak najczęściej się spowiadać. Kolejnym skutkiem sakramentu pokuty jest to, że spowiedź uzdrawia, bo niejednokrotnie, kiedy grzeszymy, ranimy siebie, a także drugiego człowieka. Spowiadając się, jesteśmy w stanie zabliźnić te rany. Trzecim skutkiem spowiedzi jest umocnienie, czyli otrzymujemy łaskę, która może pomóc nam wytrwać w dobrem. Kochane dzieci, powiem wam jeszcze taką ciekawostkę. Nie wiem, czy wiecie, ale księża, a nawet papież, także się spowiadają. Papież Jan Paweł II chodził na przykład do spowiedzi co 2 tygodnie, ponieważ chciał mieć zawsze piękne i czyste serce, a dzisiaj jest święty. Zatem chcielibyśmy jak najczęściej korzystać z sakramentu pokuty, żeby nasze serce było zawsze czyste, piękne i abyśmy nie ustawali w tej drodze, by stawać się świętymi. Kochane dzieci, niejednokrotnie w naszym świecie możemy zauważyć walkę dobra ze złem. Są takie kraje, w których trwa wojna, w którym jest wiele zła, cierpienia, ale są też takie miejsca na świecie, w których panuje pokój. Chcielibyśmy dzisiaj może w sposób szczególny pomodlić się o dar pokoju dla całego świata, żeby nie było wojen, kłótni, nawet takich niepotrzebnych jak mleko i płatki. Chcielibyśmy może oprócz tego wykonać kolejne dzisiejsze roratnie zadanie. A co nim będzie? Wystarczy, że przyniesiecie taką kartkę białą, którą podzielicie na 2 części. Na jednej narysujecie świat, w którym są wojny, cierpienia, to całe zło, które jest na świecie. A w drugiej części narysujcie zupełne przeciwieństwo tego zła, czyli pokój, dobroć, miłość, pojednanie. Chcielibyście zrobić zdjęcie tego waszego obrazka i wyślijcie je na link zamieszczony w opisie tego filmu albo wyświetlany tutaj na naszym ekranie. Pamiętajcie także o tym, aby zasubskrybować nasz kanał i
zostawcie łapkę w górę i kliknijcie dzwoneczek. A my żegnamy się z wami i serdecznie was pozdrawiamy. Przypomnę.